Cześć, jestem Maguś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Staxel. I słuchajcie, przyszło lato! Przyszło lato, tutaj już drzewa nam porosły, a skoro jest lato, to warto byłoby od razu zasadzić sobie wszystkie nasionka, które mamy właśnie na tę porę roku. Tą oraz wiele innych gier możesz kupić taniej na G2A. Teraz z kodem AGU masz 3% zwrotu na kolejne zakupy. Szczegóły znajdziesz w opisie. Zobaczmy sobie, jakie mamy nasionka i które z nich możemy zasadzić właśnie latem. Mamy blackberry, blueberry, i eggplant. Eggplant jest dość takim, powiedziałabym, fascynującym. Nie wiem, czy to będą jajka rosnąć na drzewie? A może po prostu nie wiem o tym, jaka roślina nazywa się tak po polsku. Ale rośnie w lecie i rośnie w lecie. Więc to są trzy rzeczy, które sobie posadzimy. Myślę, że użyjemy Magic Water, żeby po prostu to szybko nam się dojrzało. I też pomyślałam sobie, że może bardziej z tej strony sobie to posadzimy. Bo tutaj no, te drzewa będą trochę nam zasłaniały ten ogród. Więc ja od razu sobie to schowamy do środka. Bierzemy sobie na pewno motyczkę, bierzemy sobie konewkę. No i zabieramy się za przygotowanie tego. Ogólnie w końcu trochę zmian nastąpiło w grze. Za chwileczkę wam wszystko mniej więcej pokażę. Może nie są to jakieś drastyczne zmiany, ale gra ruszyła do przodu, więc zaraz zobaczycie, co dokładnie mam na myśli. Dobra, tutaj mamy te eggplanty. Posadzimy sobie też te jagódki. Jagódki to w sumie chyba bardziej borówki, bym powiedziała. No i zobaczymy, czy coś ciekawego z tego będziemy mieli. Ja myślę, że sobie zrobimy w ten sposób, że po jednym z tych każdych roślin podlejemy, po jednej tak naprawdę, po jednej podlejemy właśnie tę Magic Water i zobaczymy, jak to wygląda, gdy już jest dojrzałe. Czyli tak, tutaj mamy i tutaj mamy. I tutaj już widzimy, że możemy zbierać sobie owocki z tego. Eggplant, to wygląda trochę jak bakłażan. Może eggplant to rzeczywiście jest bakłażan. Myślę, że to by mogło pasować. W każdym razie za chwileczkę sobie w takim razie sprzedamy te rzeczy. No i zobaczyłabym jeszcze, jak wygląda sytuacja z pszczółkami. Pomyślałam sobie, że zacznę odkładać też pszczoły w tym miejscu, żeby zrobić sobie nowe ule, bo jednak miód jest bardzo, bardzo korzystny dla nas finansowo. Tutaj są wszystkie i tutaj był ostatni. I wiecie co? Wszystkie już są gotowe poza tym jednym, więc ja poczekam ten jeden dzień, żeby już wszystkie ule, jakby wszystkie miotki zbierać jednego dnia, będzie to dużo, dużo wygodniejsze. I co? Tutaj już mamy wszystko zebrane, wszystko przygotowane. W takim razie mogę wam pokazać, co dokładnie pojawiło się. Pojawiła się pewna nowość, którą myślę, że po tytule odcinka możecie już się domyślić, co się wydarzyło. Oskar przyszedł posprzątać mi podwórko. Dobra, rozgość się, nie przejmuje się, niczym się nie martw. Tutaj dostaliśmy nowy postbox, nową skrzynkę na listy, Rosemary. To jest nowa osoba, która prawdopodobnie pojawi się wkrótce w mieście. Ostatnio po prostu poza odcinkiem zbierałam rzeczy, zagadałam do burmistrza, burmistrz wcisnął mi skrzynkę i powiedział, żebym zabrała się za budowę, więc myślę, że częściowo tym również dzisiaj możemy się zająć. Możecie zwrócić uwagę, że mam prawie 19 tysięcy w tym momencie, jeśli chodzi o fundusze. Jest to związane z tym, że po prostu bardzo dużo czasu zbierałam kasę właśnie po to, żeby ten domek móc zbudować. I dlatego też lato się zaczęło, mamy już trzeci dzień, bo ja po prostu, tak jak mówiłam, chciałam po prostu troszeczkę jakby poza odcinkiem zbierać pieniądze, bo jednak to zajmuje naprawdę dużo czasu. Kilka dni mi to zajęło. Po co ja tu przyszłam? Przyszłam tutaj po moją kosę, bo tam wykosimy sobie trochę przestrzeni. I teraz zastanawiam się, jak ten domek zbudować. Chciałabym, żeby on był troszeczkę inny niż ten domek, który budowałam, właśnie niż wszystkie te, które budowałam. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej, to co, to nie mogę tego w ten sposób kościć? Mogę. Mogę kościć kilka na raz. Okej, to się dobrze składa. Może przy okazji jakieś nasionka nam powypadają. Na pewno powypadają nam płatki, co jest troszeczkę takim, powiedziałabym, marnym interesem, bo zajmuje strasznie dużo miejsca, a przy okazji nie dostajemy za to zbyt wiele. Prawdopodobnie większość jest ich po prostu darmowa. Wiecie co, tak się znam, czy opłaca mi się tak stać, bo to dużo dłużej trwa niż zbieranie pojedynczo. No ale dobra, niech tak będzie, uprzątnijmy sobie tutaj i zaraz będziemy gotowi, żeby zdobyć jakieś materiały. Myślę, że kupię sobie materiały, tak jak robiłam to poprzednim razem. Zobaczymy sobie również, jakie rzeczy są potrzebne do tej budowy. No i za to się właśnie będziemy zabierać. Tak wygląda mniej więcej przygotowana przestrzeń. Wydaje mi się, że powinnam załapać jakby całość tutaj, chyba tak, chyba całość jest tutaj oczyszczona. Tych schyłek nie ruszam, chcę, żeby jakby ukształtowanie terenu było tutaj naturalne. Zobaczmy zatem, co jest potrzebne do budowy tego domku.
No i oczywiście potrzebujemy łóżka, dachu, jakakolwiek dachówka będzie, właściwie jakikolwiek blok będzie służył tutaj nam za dach. Drzwi, stolik, lampy, garderoby, czyli te takie szafy, krzesła, lodówki, szafki, wszystko tak naprawdę, co jest w standardowych domkach, więc to są te podstawowe rzeczy. Prawdopodobnie odblokuje nam się wtedy drugi poziom, więc ja od razu bym się udała na małe zakupy, tylko od razu jeszcze sprzedajmy te płatki, one nie są mi do niczego potrzebne. Zastanawia mnie to, odkąd wprowadzili te płatki, bo od początku jak gram, nie były one dostępne. Czy jest coś, na co moglibyśmy je użyć? Czy jest coś, w czym mogłyby nam być pomocne te płatki? Aczkolwiek póki co nie znalazłam zastosowania, jeśli jakieś macie, a gracie w Staxel, więc możecie mi powiedzieć. No i zobaczcie, właśnie tak jak mówiłam, one zajmują dużo miejsca. O, te były akurat coś warte. Bakłażan akurat jest bardzo, bardzo cenny, więc bardzo fajnie. Jeszcze w sumie to możemy sobie sprzedać. Wszystko sprzedajemy, co tutaj mamy. I ja jeszcze w domku sobie złożę zamówienie, tak żebyśmy rano mogli już jakieś rzeczy tutaj pobudować. I chyba uda mi się osiągnąć 20 tysięcy. Nasionka sobie zostawimy, też zasadzimy. No nie, chyba jednak nie uda mi się 20 tysięcy osiągnąć, ale jestem naprawdę, naprawdę blisko. W takim razie przejdźmy jeszcze tutaj, zobaczmy, jakie bloki moglibyśmy wybrać pod budowę domku. Zastanawiam się, jak to tutaj ogarnąć. Mamy podłogi. Podłogi myślę, że zrobimy po prostu takie tradycyjne, bo wszędzie te podłogi, one są chyba bardzo, bardzo zbliżone. Nie będę kupowała na razie podłóg, bo wydaje mi się, że jakieś powinnam jeszcze mieć w domku. Na pewno możemy sobie kupić jakieś drzwi. No i domek może zrobilibyśmy taki kremowy. W takim razie ja sobie kupię takich bloków, powiedzmy 260. Mam nadzieję, że to wystarczy. Skoro mamy kremowe ściany, to można byłoby dobrać do tego jakiś ciekawy daszek. Aczkolwiek trudno mi powiedzieć, może różowy. Wiecie co? Kupimy różowy, ponieważ będzie pasowało do drzwi, które będą wejściowymi drzwiami. Więc kupmy sobie takie dachówki. 100 sztuk, nie wiem ile będzie mi potrzebne, więc wolę kupić trochę ich mniej. No i tutaj weźmiemy też tych 100. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i co uda mi się z tego wyrzeźbić. Jeszcze nie do końca wiem, jaki jest plan. Tutaj mamy te ogromne okna, jakieś okienka zwykłe bym zamówiła, ale prawdopodobnie zamówimy je dopiero w domu, bo wydaje mi się, że w naszym sklepie jest troszeczkę większy wybór. Takie odnoszę wrażenie. Tutaj w ogóle mamy tylko maszynki. W takim razie możemy się przenieść do domu i ja sobie dokończę te zakupy, a my widzimy się już rano. W sumie zapomniałam wam wspomnieć o tym, że Chrupek przyniósł mi biurko, więc prawdopodobnie podmienimy sobie to biurko na nasze i zaniesiemy do domku tej osoby, jeśli ona będzie potrzebowała biurka, bo w tym momencie chyba na liście go nie było. Ale dobra, przechodzimy do zakupów. Kolejny dzień przed nami, dostawa do Sztarła. Jedyne, czego nie zdążyłam jeszcze kupić, to niestety umywalka, ale już ją sobie zamawiamy. I myślę, że dopłacimy już za tą dostawę natychmiastową, ponieważ chcę już mieć w miarę wszystko przy sobie. To są rzeczy, które są potrzebne do zakupów. O, przy okazji, skoro już tu jesteśmy, zajmijmy się jeszcze rozsadzeniem tych nasionek. Zwłaszcza, że tutaj mamy trochę miejsca, które moglibyśmy przeznaczyć na te nasionka. I no, tak jak mówiłam, warto byłoby jak najszybciej zasadzić te wszystkie rzeczy, no bo mamy lato, a lato nie będzie trwało wiecznie. Potem już te nasionka mogą nie rosnąć tak chętnie, jakby teraz mogły urosnąć. Także szybciutko, szybciutko wszystko podlewamy. O, tutaj znowu możemy zbierać eggplant. Czy to znaczy, że codziennie eggplant będzie do zbioru? Jeszcze w międzyczasie staram się inne roślinki podlać. No, nie spodziewałam się, że wokół drzew będzie tak ciężko chodzić. Nie spodziewałam się, że drzewa będą takie ogromne. Ale musimy jakoś sobie z tym poradzić. Dobra, zobaczmy, czy wystarczy mi miejsca. Tak w sumie nie patrzyłam, ile tych obszarów tutaj zaorałam. Ale chyba powinno mi wystarczy, bo tutaj jeszcze widziałam, tak, mamy wolne miejsca. No i zbieramy sobie eggplanta. A nie, on po prostu tak wygląda, jak zaczyna rosnąć. Jeszcze nie jest dojrzały, ale jabłuszka też nie są dojrzałe, chociaż już widzę, że jakieś owoce się tam pojawiły. Dobra, jeszcze żebym nie zapomniała zostawić motyki, bo ona nie jest mi potrzebna. No i myślę, że możemy jeszcze zanim wyruszymy zająć się naszą budową, żebyśmy po prostu przeszli się na naszą farmę. Nie możemy zapominać, że mamy pewne obowiązki. I zobaczcie, że kupując te kilka rzeczy, strasznie, strasznie dużo pieniędzy straciłam. Zostało mi prawie 5 tysięcy, ale to jest bardzo, bardzo mało. W związku z tym po prostu musimy zapewnić naszym zwierzątkom dużo, dużo jedzenia. Tutaj widzę, że wszędzie jedzenie mają. No i oczywiście zająć się zbieraniem wszystkich rzeczy z farmy. Dodatkowo dzisiaj już jest ten dzień, kiedy możemy zbierać miód. Staram się o tym pamiętać, bo tak jak mówię, teraz fundusze będą bardzo potrzebne. Jak to zwykle wygląda przy budowach.
No i Alma już w końcu daje wełnę. Wcześniej było tak, że nie chciała dać wełny i po prostu jakoś tak tej wełny nie miała, nie produkowała, a teraz już nie mamy z tym problemu. Wilhelmino, gdzie jest bekon? Schowałaś bekon. Dlaczego chowasz bekon przede mną? No nieważne. Już jest wszystko pod kontrolą. Strasznie dużo rzeczy też się zrobiło. Ja mam nadzieję, że nie posprzedaję tych rzeczy przez przypadek w sklepie, bo jeszcze to będziemy musieli zrobić. No i oczywiście zajmujemy się zbiorem miodu i będziemy ruszać do budowy. Miodek zebrany. Mamy 8 sztuk miodu. Zaraz zobaczycie, ile to jest po prostu warte, bo z tego względu właśnie myślę o tym, żeby zrobić jeszcze większe pole z pszczółkami, jeszcze większą przestrzeń z ulami, no bo to się... W moich oczach to się opłaca, zwyczajnie to się opłaca, tylko najgorsze jest to, że jednak trochę trzeba poczekać, jak te wstawimy królowe do ula, nim królowe nazbierają pracownice, więc to jest jedyny minus tak naprawdę, że jest to inwestycja długoterminowa, ale potem się zwraca. Zaraz zobaczycie, tak jak mówiłam, ile dostaniemy kasy za te miotki. Dobra, co tu mamy do sprzedania? Na pewno mleko, kupę też możemy sprzedać. I to by było na tyle. Ten stolik na razie zostawię. No, kupa nie jest zbyt mocno cenna, ale już miód prawie 2000. Także to jest naprawdę niezły wynik. No i dobra, idziemy teraz w takim razie na budowę. Idziemy na budowę, spróbujemy jakoś zaplanować ten domek. Nie mam też okien i w sumie nie kupiłam okien. To też jest jeszcze mały problem na ten moment. Aczkolwiek myślę, że z czasem jeszcze to się jakoś... Jakoś się załatwi. Może na ranczu mam jakieś okna, jeszcze sprawdzę to. A może po prostu kupimy je już później. Okna zawsze można wstawić, można zostawić lukę, można później zrobić lukę, też nie ma problemu. Dobra, nie wiem, czy powinnam teraz zbierać owady, bo jednak miejsce jest mi bardzo potrzebne w ekwipunku. Zobaczmy, jakie bloki tutaj mamy. Coś, co by mogło przełamać ten jasny kolor. I teraz się zastanawiam, tych elementów mam bardzo mało. Coś by się przydało na fundamenty na pewno. O, mamy trzy okna, trzy duże okna i te dwa małe okna. Drzwi mamy też, więc nie musiałam ich kupować, ale to też nie jest istotne. Nie, wiecie co, może ten domek będzie taki bardzo prosty i będzie wykonany w całości z tych desek. Elementem będzie dach, który będzie przełamywał, jakby cały ten kolor będzie dach. No i oczywiście tutaj gdzieś koło naszego domku postawimy sobie pierwsze drzwi. No i tutaj gdzieś koło naszego, jakby koło skrzynki tej listy postawimy sobie od razu drzwi. Mam nadzieję, że to nie jest za blisko. W sumie może troszeczkę być. Nie, chyba nie. Chyba nie jest aż tak źle. Tutaj gdzieś sobie zrobimy jakieś okienko, ale tak jak mówiłam, zrobimy to na końcu. No i zabieramy się za budowę. Myślę, że tutaj również troszeczkę będziemy budować na timelapsie, bo wydaje mi się, że będzie to po prostu ciekawsze, kiedy zobaczycie szybciej efekt końcowy. Okej, wstępnie przygotowałam sobie, jak to ma wyglądać. Tutaj powiedzmy wstawimy sobie szafę, prawdopodobnie coś a la kuchnia zrobimy, tutaj zrobimy łazienkę, a tutaj będzie sypialnia. Zobaczymy, czy będzie potrzeba jeszcze dodatkowego meblowania, czy będzie drugi poziom. Oczywiście zapomniałam jeszcze o tym, żeby wziąć sobie trochę podłóg. Jeszcze przy okazji kupimy sobie okienko. Zobaczymy sobie, może po prostu takie zwykłe te okienka kupimy. Nie będziemy kupować dużych, ale kupmy sobie ich z 10. Myślę, że dopłacimy. Dopłacimy, żeby przyszło od razu, to będziemy mogli od razu tego samego dnia jeszcze to dobudować. No i idę po te podłogi. Zobaczymy, czy te podłogi mamy jeszcze. Te podłogi powinny być gdzieś tutaj. Są tutaj i będzie ich zdecydowanie za mało. Także to też będę musiała sobie dokupić. Tylko to już zrobimy w sklepie. Po prostu pójdziemy stacjonarnie, będzie szybciej, będzie również taniej, bo nie będę musiała dopłacać za dodatkową dostawę. No i oczywiście zabieramy się za przygotowanie miejsca na tą podłogę. Idziemy na małe zakupy.
już podłogi zniszczyłam. W sumie trochę zabrałam się od tego od drugiej strony, bo powinnam oczywiście najpierw przygotować jakby fundamenty, dopiero budować ściany, ale pomyślałam sobie, że nadam kształt mojemu budynkowi i dopiero potem będę starała się jakby wypełnić to, żeby nie robić tego dwa razy. Idziemy do podłogi. Już chciałam coś sprzedawać, już chciałam robić zakupy tutaj z gośćmi, chcieli mnie już zagadać, ale nie. Ja mam inne dzisiaj zadanie. I w sumie chyba będę musiała jeszcze kupić sobie jedną tą rzecz. Wydaje mi się, że mam to w domu, ale nie za bardzo chce mi się tam teraz iść. Po co my przyszliśmy? Po podłogi. Przyszliśmy po podłogi, więc od razu sobie kupmy ich dużo, bo one będą na pewno nam potrzebne w przyszłości. No i co jeszcze? Schody moglibyśmy jeszcze kupić, bo nie pamiętam, czy schody tutaj są oddzielnymi blokami. Tylko chyba muszę je kupić przez internet. Wydaje mi się, że nie ma tutaj możliwości stacjonarnie ich kupić, a przynajmniej ja ich nie wypatrzyłam. Więc możliwe, że po prostu ich nie zauważyłam. Tak też się zdarza. Ja też nie jestem ani nieomylna, ani jakoś wszechwiedząca i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu proszę was o odrobinę wyrozumiałości w tej sprawie. No i możecie napisać, co myślicie o tym takim wstępnym kształcie, bo mogliście zwrócić uwagę, że ten budynek nie jest aż tak bardzo regularny. Tutaj mamy taką wnękę na łazienkę. Jo, tak mi się przy okazji zrymowało. O, widzę, że tutaj mamy też dziurę, więc możemy sobie trawę wstawić w tym miejscu. Trochę inna, ale to nie ma znaczenia, bo ta trawa i tak jest kolorowa wszędzie. Myślałam też, żeby zrobić tutaj drugie wyjście, jakby zrobić coś a la jakby tarasik, coś takiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jednak zajmijmy się dalej tym wnętrzem. Czyli przede wszystkim musimy wstawić tą podłogę. No i też chciałabym wszystkie te meble, które są wymagane na pierwszy poziom, wstawić na tym piętrze. Mam nadzieję, że to się uda. I jeśli okaże się, że wymagane jest drugie piętro, bo jest po prostu więcej rzeczy potrzebnych, a nie chcę rozbudowywać jakby w drugą stronę jakby poziomo tego domu, tylko wolałabym pójść na wyższe piętro, to wtedy sobie to pięterko dopiero dorobimy. Bo możliwe, że akurat ten domek nie będzie wymagał żadnych rzeczy, chociaż szczerze nie wierzę w to. Skończone, czyli możemy powrócić do wstawienia drzwi z powrotem tak, jak one tutaj były. Niestety musiałam zniszczyć je, tak jak mówiłam, że ze względu na to, żeby wstawić tutaj po prostu podłogę. I teraz tak sobie myślę, tutaj nie, tutaj chyba nie ma potrzeby już stawiać podłogi, wygląda to całkiem dobrze. Okna rozmieścimy, myślę, że troszeczkę później. Chciałabym natomiast zacząć już rozmieszczać meble, bo jeśli uda mi się jeszcze dzisiaj to zrobić, to będziemy wiedzieć, czego jeszcze nam brakuje, czego potrzebujemy. Do łazienki chyba mamy wszystko. Też wezmę jedno światełko do łazienki. Oczywiście spokojnie. Dach również zamierzam tutaj wstawić. Także tym też się nie musicie martwić. Tutaj damy kibelek. Nie kupiłam papieru toaletowego, ale myślę, że tutaj nasz nowy mieszkaniec się nie obrazi. No i coś światło nie działa. Jest jakiś bug związany ze światłem. O, teraz się uruchomiło. No i drugie światło postawimy sobie na razie tutaj w tym kącie. Trochę powinno nam to rzucić światło na pomieszczenie. Oczywiście światła też dokupimy. Tutaj się zmieści stół. Idealnie, powiem szczerze, bo dokładnie... stół się zmieści, ale już krzesło nie. To jednak nie jest tak idealnie. Dobra, w takim razie wstawimy tutaj szafę, tak jak początkowo mówiłam, a stolik trochę przeniesiemy w inne miejsce. Kupiłam inny stolik, nie taki jak zwykle. On jest, jak się okazuje, dużo mniejszy, co bardziej mi odpowiada. Zdecydowanie bardziej. Krzesła ustawimy dwa w tym miejscu, z tej samej strony. No i oczywiście lodówka. Albo moglibyśmy... Jeszcze jednej rzeczy nie kupiłam, to na pewno. Moglibyśmy wstawić tutaj lodówkę w tym miejscu i mieć... Tylko dlaczego ta lodówka się chowa w bloku? Muszę z drugiej strony ją ustawić. Trochę rozmieszanie tych przedmiotów jest, widzicie, zbugowane. Może postawmy w takim razie lodówkę na środku, a szafki po bokach? Tylko mam nadzieję, że one się w dobrym kierunku ustawiły. Chyba tak. W takim razie tu będziemy mieli taki zakątek właśnie kuchenny. Tylko nie kupiłam jeszcze zlewu do kuchni. To jest coś, o czym zapomniałam. Mamy ten zlew, który jest nam potrzebny do zakupów. Nie jest taki drogi, więc możemy spokojnie sobie go kupić. No i nie zdążyłam wszystkiego rozmieścić, ale jutro też jest dzień. No i mamy kolejny dzień. Dostawa już oczywiście jest na miejscu. Bardzo dobrze. Jabłka chyba dojrzały. Tak mi się wydaje, że tak wyglądają dojrzałe jabłuszka. No, znowu mamy masę owadów. Jabłuszka zbierzmy. Jabłuszka zbierzmy, tutaj chyba nic więcej. Niestety deszcz nie pada, więc musimy wszystko podlać, ale ogórki widzę też są już niektóre dojrzałe.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale po prostu jak mamy dojrzałe zbiory, to wtedy ich kolor zmienia się na zielony. Także ta obwódka, która teraz jest biała, ona jest zielona i to jest dla nas sygnał, że już możemy zbierać nasze plony. Także to jest bardzo fajne, bo pozwala odróżnić bez jakby klikania, bez sprawdzenia, czy to już, czy nie. No jesteśmy w stanie wiedzieć. No i zobaczcie, jest lato, truskawki jednak chyba potrzebują czegoś więcej. To nie jest wystarczające, żeby nasze truskawki wyrosły. Trzeba po prostu z każdym rokiem nowe rzeczy zbierać. Okej, tradycyjnie jeszcze sprzątnijmy tutaj w zagródkach naszych, zbierzmy wszystkie rzeczy. Wilhelmina też szczęśliwa, słyszę chrumka ze szczęścia. No i będzie trzeba to sprzedać wszystko. No i mamy już 1300 na kolejne zakupy w razie potrzeby i tak. Z tym zlewem, no właśnie, bo teraz tak sobie myślę, że to jednak nie był dobry pomysł, żeby tutaj stawiać kuchnię, no bo ten zlew, zobaczcie, on jest dość szeroki, a przydałoby się, żeby jednak lodówka była gdzieś w pobliżu, więc tą lampę sobie przestawimy. Gdzieś mi zniknęła lampa. Nie mówcie! Gdzie? Okej. Okay. Dobra, nieważne. Postawiła się na ścianie zamiast na podłodze. To też jest takie jeszcze niezbyt bezpieczne, że te rzeczy, one jednak potrafią się nieźle skryć. Tutaj postawimy w takim razie lodóweczkę. Tutaj w kącie ustawimy te dwa blaty. Ciekawi mnie, czy on jest narożny. Chyba nie, ale nie będziemy się tym jakoś zbytnio przejmować. Co dalej? Musimy wstawić tutaj jeszcze sofę. Sofę wstawimy tutaj. I nie wiem, czy mamy łóżko. Dlaczego nie kupiłam łóżka? No właśnie, brakuje mi tych dwóch szaf i łóżka. Szafy mam oczywiście kupione. No a łóżko będziemy musieli niestety dokupić. Teraz jest ok. Tutaj zostawimy tą szafę. W sypialni postawimy... W sypialni. To będzie sypialnia połączona z salonem. Tutaj postawimy jedną szafę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy odetniemy te pomieszczenia na pół, robiąc małą sypialnię, czy po prostu zrobimy to razem. Myślę, że razem też nie jest jakiś taki duży problem. W takim razie brakuje nam jeszcze łóżeczka. Podwójne łóżko. O, na przykład takie. Pojedyncze myślę, że wystarczy. I tak dopłacimy jeszcze za dostawę, więc niech się cieszą, że cokolwiek robimy tutaj. Swoją drogą, chyba nie widziałam jeszcze tej osoby nowej, która tutaj przybyła. Jeśli jesteś, to fajnie byłoby ją spotkać. Powiedzcie mi, że udało mi się skończyć. Tak, ale mamy jeszcze drugi poziom. Oczywiście tak jak sądziłam. 3 stoliki, 4 lampy, krzesła, 2 dodatkowe, sofa. Kolejna? No dobra, no dobra. Jeszcze trochę rzeczy musimy kupić. W takim razie znowu będzie trzeba nazbierać pieniądze i kupić co trzeba. Ostatnia rzecz, która jest do kupienia, jest naprawdę droga. Ale osoba, która chce się tam wprowadzić, takie miała życzenie, więc no niestety musimy się wybrać na małe zbiory, jeśli chodzi o kasę. Już mamy wystarczającą ilość pieniędzy. Sprzedam tak czy siak wszystkie te rzeczy, które mamy w tym momencie tutaj. Zastanawiam się, ile będzie kosztować dostawa natychmiastowa. Mam nadzieję, że będzie na tyle tania, żebym mogła sobie na nią pozwolić. A jak nie, no to trzeba będzie poczekać do następnego dnia. Już i tak dużo jakby dnia nie zostało. Ale ja jestem dobrej myśli, więc sprawdźmy. Mam nadzieję, że to jest to, czego ona potrzebuje. No nie stać mnie, niestety mnie nie stać, więc pobiegam sobie, pozbieram sobie dalej owady. No i rano zobaczymy już wszystkie rzeczy, które mamy do zbudowania i być może uda nam się spotkać tą osobę. Chociaż, wiecie co? Te fosile, one są dla mnie nadzieją. Są dla mnie nadzieją, że uda mi się uzbierać kasę jeszcze dzisiaj, więc lecimy, szybko sprzedajemy. Zapomniałam zupełnie o nich, przecież miałam je zabrać, specjalnie je wstawiłam, żeby się przerabiały. No i to jest coś, co na pewno pozwoli mi już zrobić to, bo widzę, że całkiem sporo mam tych, które kosztują 200, a tam potrzebne było nam tylko 1300, więc wszystkie rzeczy, które będą potrzebne już na kolejny poziom, będziemy mogli mieć jeszcze dzisiaj. Więc jeszcze dzisiaj, jeśli się wyrobimy przed końcem dnia, bo już też wieczór się zbliża, ale w lecie dni są długie, no to wtedy będziemy mogli już
dzisiaj może poznać. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto nowy się wprowadza, czym się zajmuje, czy będzie mieć dla nas jakieś nowe zadania. To jest dla mnie cały czas zagadka. Początkowo wydawało mi się słabe, że ciągle coś chcą od nas, że ciągle chcą od nas jakieś nowe domy, żebyśmy budowali, ale teraz tak sobie myślę, że to jest to, co robi właśnie jakby całą rzecz w tej grze, że coraz to miasto nam się rozrasta dzięki nam, że my jesteśmy tymi osobami, które tutaj mogą wspomóc innych mieszkańców, które mogą przygotować dla nich miejsce i dzięki temu mamy też wpływ na to, jak nasze miasto wygląda. Może nie jestem zbyt dobrym budowniczym, jestem przede wszystkim leniwym budowniczym, bo nigdy mi się nie chce jakichś takich wymyślnych budowli robić, ale zawsze to zależy ode mnie. Okej, mamy wszystkie rzeczy. Mam też nadzieję, że te stoliki, które kupiłam, będą dobrymi stolikami, bo chciałam troszeczkę mniej zająć sobie przestrzeni w domu. Nie wiem, czy to dobrze będzie to wyglądało. To jest stolik na telewizor. Jeśli uda mi się uzbierać kasę, kupimy tutaj telewizor, wstawimy dodatkowo krzesełka. Krzesełka w sumie nie wiem, po co staje na stole. Już tutaj kierunek można sobie ustawić własnoręcznie. Czego nam jeszcze brakowało tutaj? Tego nam brakowało. No to ustawmy to gdzieś w okolicy łóżka. No i chyba zostały nam tylko sofa i lampy. Sofa. Oj, chyba będziemy musieli przesunąć jednak te mebelki, bo tutaj powinno być miejsce na sofę. Tak mi się wydaje, że będzie to lepiej wyglądało, kiedy troszeczkę to przemeblujemy. Oj, oczywiście jeszcze zniszczyłam ścianę. W takim razie muszę ją odbudować. Oczywiście wszystko musi być tak, jak należy. Okej, mamy chyba wszystko, jak należy w tym momencie. W takim razie jeszcze raz. Tutaj sobie ustawimy sofę. Pomiędzy sofami ustawimy sobie jeden stoliczek. Drugą sofę. O, i teraz będzie to wyglądało nawet lepiej, powiedziałabym. Mamy jeszcze jeden stoliczek, który umieścimy koło łóżka. Jeszcze zapomniałam o półce na książki. W takim razie to sobie musimy rozwalić, przestawić gdzie indziej. To wstawimy sobie tutaj. I chyba będzie trzeba przemyśleć jeszcze parę miejsc. Albo kupić jakiś mały stoliczek, bo w sumie ta szafa może być tutaj. Ale ten stolik pod telewizor, on jest dość duży i dość problematyczny. Chyba, że łóżko przestawimy. Łóżko przestawić możemy w drugą stronę. Tylko tyle, że je obrócimy. No nie, to nie wygląda zbyt dobrze, bo ono nie jest bezpośrednio przez ścianie. I co teraz? I co teraz? Brakuje mi troszeczkę przestrzeni. Muszę przemyśleć, jak to wszystko rozmieścić. Może tak. Tutaj to światło zabierzemy. Nie martwcie się, nie przejmujcie się demolką. Czekajcie, bo to jest odrobinę szersze, czy mi się wydaje. Może mi się wydaje tylko, ale chyba jest troszeczkę szersze, więc tutaj jeśli wstawimy sobie tą półkę w tym miejscu, lampa chyba jeszcze tak czy siak wejdzie, to wtedy szafę możemy ustawić naprzeciwko łóżka. Tutaj przydałoby się jeszcze postawić parę bloków, żeby jednak to wypełnić. O, teraz wygląda to trochę lepiej. Ten stolik, oj, to też nie miało być tak. Ten stolik teraz jest tak trochę jakby w przypadkowym miejscu, więc też muszę go przestawić. No i to też musimy wysunąć odrobinkę, bo jest za bardzo w środku. Po prostu, widzicie, bawię się z tym trochę, 10 razy ustawiam, ale dzięki temu będziemy mieli to w miarę ogarnięte. I teraz zostaje nam tylko umieścić światła. Mam nadzieję, że się w niczym nie pomyliłam, że wszystko jest tutaj dobrze ustawione. Jeszcze jedno światełko w łazience mamy. Gdzie by dać to światło? Może tutaj. I tak, udało mi się skończyć wszystkie wymagania. Tak jak mówiłam, dachem przy okazji zajmę się już następnym razem, bo dzisiaj chciałabym zobaczyć przede wszystkim osobę, która będzie tutaj mieszkała. Czy ona już przyjechała? Idziemy zobaczyć, pogadajmy z burmistrzem w takim razie, bo on idzie tutaj. O, idzie, czy to przypadek? Super, zrobiliśmy to, więc teraz może wprowadzić się w ciągu dnia lub dwóch? No to chyba nie zobaczymy dzisiaj, kto się do nas wprowadził. Zobaczmy, czy jednak ta osoba przyszła tutaj do miasta. Chyba nie. Chyba nie przyszła, ale jeszcze wybrałabym się do Farm Funky. Może ona ma dla nas jakiś prezent. W takim razie będziemy mieć niespodziankę na następny raz, bo dzisiaj jeszcze ta osoba się nie wprowadzi. Może wynika to z faktu, że nie zbudowaliśmy dachu. Może stwierdziła, poczekam jeszcze ten dzień czy dwa, to zbuduje mi ten dach. Gdzie jesteś, Farm Funko? Ona gdzieś tutaj była na pewno. O, w łazience siedzi. Przyłapaliśmy ją w łazience. Masz coś dla nas? Tak?
O, mamy jajecznicę, znaczy jajko sadzone na głowę, więc ja idę sobie założyć jajko sadzone na głowę. I w sumie prześpimy się jeszcze. Prześpimy się jeszcze, to może jednak po tej jednej nocy osoba ta przybędzie już tutaj do nas, a my ją przywitamy z jajkiem na głowie. Ej, wygląda całkiem uroczo. Bardzo mi się podoba, wcale nie widać, że to jest jajko. Gdzieś tutaj może będzie miejsce na tą czapę? Chyba mamy z tym problem. No to dobra, no to po prostu umieśćmy tą czapę na półce. Lećmy spać. Oj, chyba nie umieściłam tego stolika, ale mimo wszystko on nie był potrzebny, więc w sumie chyba zrobiłam trochę na wyrost te zakupy. Zostawimy to sobie w razie czego, gdyby ktoś nowy chciał kolejny domek, to wtedy dla tej osoby już będzie mieć półkę po telewizor. I Chrupek przyniósł mi kolejny prezent. Lecimy zobaczyć, co Chrupek przyniósł. Jestem bardzo ciekawa. Ej, czekajcie, i czekajcie, dostaliśmy pocztę. A, to od Rosemary. Okej, okay, super. Usłyszała, że zbudowaliśmy jej ten malutki domek. Taki uroczy, ale w sumie nie wiem, czy wie, że nie ma tam dachu. I chciała bardzo długo wyrwać się z miasta. I ciężko jest jej wyrazić wdzięczność wobec nas, ale nam dziękuję. Więc mamy tutaj podziękowania już od osoby, która się do nas wprowadza. Ona już wie, gdzie my mieszkamy. W sumie też chciałam specjalnie bliżej siebie kogoś pobudować, żeby mieć nowego sąsiada. Może warto byłoby przesunąć trochę wioskę w moją stronę, żeby nie było tak, że my mieszkamy na takim odludziu. Bo jednak w tym momencie tak to wygląda troszeczkę. Czy jest już? Okej, już pojawiła się nowa postać. Od razu do niej idę. Czy tutaj wszystko gra? Super, tutaj wszystko gra, w takim razie idziemy zobaczyć, kto to jest. Wygląda z daleka naprawdę dość ciekawie. Zupełnie nowa postać. Jeszcze nie widziałam nigdy tej postaci, więc jestem trochę podekscytowana. Już myślałam, że nie uda mi się jej zobaczyć w tym odcinku, ale na szczęście... Ej! Coś mi się kojarzy jej wygląd. Szczerze, mimo wszystko kojarzy mi się, ona chyba nas odwiedzała tu wcześniej. No witaj. Mam nadzieję, że dostałaś mój list. I że sprawiłoby to, że wszystko byłoby dużo łatwiejsze. Nie musiałaby nam dziękować wtedy po raz kolejny za to, że zbudowała mi dom. Dostaliśmy... A, to ten poplamiony stolik. Nie, to jest stolik w kształcie misia! Ale on jest uroczy. Szczerze powiedziawszy, super. To jest chyba najfajniejszy prezent, jaki dostałam jak dotąd od ludzi, którzy wprowadzają się, bo zazwyczaj dawali mi oni śmieci, takie bezużyteczne dla mnie zupełnie rzeczy. Ja tylko sprawdzę, ile jest warty. Okej, nie ma wartości materialnej, ale ma wartość taką sentymentalną dla mnie w tym momencie. W takim razie myślę, że na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie, co myślicie wstępnie o tym domku. Wiem, że w sumie jeszcze ciężko jest go ocenić, bo nie ma ani okien, ani dachu, ale tak jak mówiłam, obiecuję, że zajmiemy się tym na następnym odcinku. A na dzisiaj już kończymy. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa.